Z Alei Zagłębia Dąbrowskiego będę skręcał w prawo na drugim skrzyżowaniu, w ulicę Morcinka. I tutaj mamy jakby dwie wątpliwości. Po pierwsze, skąd wykonujemy skręt w prawo? A więc skręcamy z tego właśnie pasa, którym jedziemy od skrzyżowania z Graniczną. Nie zmieniamy tutaj w żaden sposób pasa. A drugie, gdzie włączamy prawy kierunkowskaz? Ja proponuję, żeby to zrobić gdzieś mniej więcej tutaj, będąc w połowie skrzyżowania z ulicą Srokowskiego, a następnie skręcamy w prawo, wcześniej oczywiście ustępując pieszym i rowerzystom.